Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prono. Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA 5 na trybie single player i dzisiaj zagramy sobie takie rzeczy, będziemy robić takie rzeczy jak przeloty pod mostami, jako że jest to jedna z kolejnych rzeczy, które musimy skolekcjonować do przejścia tutaj gry w 100%, a jak założyliśmy, tak właśnie będziemy robić, a nie chcę was męczyć też co chwilę skokami kaskaderskimi, ale na pewno będziemy je kontynuować, więc o to się nie martwcie. Więc dzisiaj zobaczymy sobie przeloty pod mostami, jest to właśnie, tak jak powiedziałem, kolejna rzecz, którą musimy zrobić. Mamy ich do zrobienia na mapie 50, zaczniemy sobie je robić od dołu tym razem, jak skoki kaskaderskie zaczynaliśmy od góry, tak te przeloty pod mostami zaczniemy robić od dołu. Jeżeli chodzi o takie jeszcze informacje na sam początek, to jest to pierwszy materiał nagrywany na żywo, już z powrotem jestem po IEM-ie, bo materiały do wczoraj mieliście nagrane tam z tydzień wcześniej, więc ja już prawie tydzień, kurczę, nie nagrywałem, więc dzisiaj mogłem wyjść lekko z formy. Mam nadzieję, że tak się nie stało i razem się tutaj bardzo dobrze zabawimy, kurczę, pobawimy, pogramy, postrzelamy też, bo chcę sobie jeszcze trochę postrzelać, bo nie wiem, jakoś często nie latamy chyba tymi samolotami, więc tak, od początku może dostańmy się w ogóle w jakiś sposób łatwiejszy na lotnisko. Kurde, dobra, ja chcę stąd zlecieć, najpierw zlecimy sobie stąd, po czym udamy się na lotnisko i stamtąd zaczniemy swoją przygodę właśnie z tymi skokami. Oczywiście mam tutaj, mam tutaj trainera tego łatwiejszego, mam niezniszczalność na sobie też, żeby mnie policja nie goniła, no i podstawowe rzeczy mam już tutaj przyszykowane także. Skok! Skok! Kurde, bardzo fajnie. Kurde, nie, no powiem wam, ludzie, naprawdę. Ja jestem teraz, ja prawie chyba tydzień w GTA nie grałem. Jestem tak na świeżo całkowicie i będę się jarał, kurde, samo bieganie. GTA to jest jednak gra, to jest gra, do której, kurczę, warto wracać tam. Dobra, nie miałem się strzelać, przepraszam was, ludzie, ale naprawdę, jak mi się fajnie w to gra. Jezu, tak mówię, jak człowiek sobie tydzień nie pogra. Co do IEM-u samego, my się tutaj przeniesiemy, ja wam trochę też poopowiadam, bo kurczę, nie miałem kiedy nic mówić, ani nic, to jest pierwszy taki materiał, więc myślę, że na spokojnie możemy. Ogólnie, jeżeli jeszcze chodzi o te przeloty, to na początek spróbuję wziąć albo lasera, albo hydrę. Albo laser, albo hydry. Czekajcie, czy ja hydrę? Hydrę też mogę chyba zespawnować tutaj, ale to będzie chyba trudniejsze, bo lasera mam już tutaj pod ręką, można powiedzieć. Poszukam szybko hydry jeszcze, a później możemy w razie czego robić to helikopterami, bo helikopterami na pewno będzie dużo łatwiej i precyzyjniej to zrobić. Była hydra, okej. Spróbujemy sobie hydrą w takim razie. Co do IEM-u, no naprawdę świetna impreza. Ja byłem w Katowicach od czwartku, więc od czwartku mnie już kompletnie tutaj nie było. Niestety nie mogłem za bardzo odpowiadać na wasze komentarze, ani pisanie na PW. A no też się tak składa, że jestem chyba jedną z tych osób, które nie mają internetu w telefonie, więc mój dostęp do internetu był tylko taki, kiedy byłem tam chwilkę u Zirela na wieczór czy coś, bo u niego właśnie nocowałem. I z nim się tam kręciłem po IEM-ie, ale naprawdę mega, mega impreza i co roku coraz lepiej to wychodzi. Dobra, pierwsze przeloty mamy od prawej strony, zaczniemy, mam to już zaznaczone, tak, bo sprawdzałem to specjalnie przed nagraniem. Mamy przelot chyba pod tym mostem, później pod tym mostem, później pod tym mostkiem i jeszcze pod tym mostem, więc zaczynamy tutaj i mamy 4 przeloty od razu do zrobienia. Więc sobie polecimy spokojnie. Oczywiście hydra możemy start pionowy zrobić, więc to jest bardzo fajna rzecz. No hydrą w sumie będzie też łatwiej to zrobić, bo na dobrą sprawę możemy na pionowym locie cały czas lecieć tutaj bez większych problemów. No bez kitu, tak możemy lecieć cały czas chyba, dopóki nie użyję takiej opcji jak w tej chwili, czyli nie nacisnę E i nam się te, kurcze, wywietrzniki całe nie ogarną. Dobra, pierwszy lot. Co jeżeli jeszcze o IEM chodzi? Myśmy tam przyszli głównie sobie porozmawiać właśnie ze znajomymi, spotkaliśmy tam Awalkiza między innymi, w sumie pierwszy raz tak na żywo się widzieliśmy. Było bardzo miło, przyjemnie, ale oglądaliśmy mecze LoL'a i CS'ka i powiem wam, że naprawdę jak Virtusi grali, no szkoda, że przegrali, naprawdę stali w dupę, ale no
mega atmosfera była. Mega dużo ludzi. Był ten mytup cały, po którym chwilę się pokręciliśmy. Naprawdę to jest po prostu od ludzi, którzy organizują IEMA, to się powinny chyba inne eventy uczyć, jak to robić. Okej. Okay. Pierwszy most, pod którym powinniśmy przelecieć, to teoretycznie ten. Coś tam widziałem, aczkolwiek nie wiem, czy to będzie tak samo, że musimy to zrobić w pewien sposób. Bo teoretycznie, patrzcie, no przelecieliśmy pod tym mostem, jest on niby tutaj zaznaczony. Ale może to być jednak miejsce jakieś takie, No właśnie jakie, bo to może być tak jak ze skokami kaskaderskimi. Niby mamy zaznaczone na mapie, niby wiemy skąd wykonać, ale przychodzi co do czego i wychodzi, że to jednak zła miejscówka była. Dobra, żeby nas prosto wywiało, spróbujemy zrobić tak, nie mamy niezniszczalności pojazdu, spróbujemy jeszcze przelecieć w ten sposób. Okej, okay, to nie też, to nie ta metoda jednak. Okej. Kolejne mostki są na pewno łatwiejsze, jeżeli o to chodzi. Te w kanale burzowym chociażby. Więc jeżeli teraz nam się nie uda tego wykonać, oczywiście w komentarzach możecie pisać, jak go poprawnie wykonać. Tak jak mówiłem, no ja nie chcę tego sprawdzać, super, mega, ekstra, wszystkie mieć już wyłączone. W razie czego, jak za pierwszym razem się nie uda, to resztę będę na pewno robił po sprawdzeniu wcześniej w internetach, w czeluściach internetu. No patrzcie, przeleciałem pod tym mostkiem i dupa. Okej, bo tutaj mamy trzy kolejne, pod którymi mamy przelecieć. O Jezu, mamy pod tym samolotem przelecieć. No dobra ludzie, próbujemy. Trochę się zniżymy. Przelecimy hydrą pod tym, okej, to jest jakiś challenge, to jest wyzwanie, okej. Tutaj powinniśmy lecieć. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem. O, proszę bardzo, jedno pod mostem jest zrobione. Teraz drugie, dajemy. Proszę bardzo. Hydrom pod mostem jest zrobione. Teraz trzecie, Jezu, nie, w tamtą stronę, w tym kierunku troszeczkę. Okej. Jest zrobione, trzy zrobiliśmy, ale czwarte, tu jeszcze jedno powinno być pod mostem do zrobienia. Chyba, że to miał być, no bo patrzcie, zrobiłem niski przelot teoretycznie i mi nie zaliczyło. Tutaj cztery powinny być i to mnie zastanawia, czy my mamy przelecieć może tutaj, tędy jeszcze jakoś, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Zaraz zobaczymy, czy nam da radę. Okej. Mamy przelecieć tędy, a może pod tym tak centralnie, widzicie, pod tym słupem jakimś. No przelatujemy, ale nic się nie dzieje. Okej, proszę bardzo, jeszcze raz tutaj. Okej. Powiem wam, że manewrowanie taką hydrą to nie należy do najłatwiejszych rzeczy, naprawdę. Byłoby dużo łatwiej zrobić to chociażby helikopterem. Nie no, nie wiem, dobra, ten jeden mostek zostawiam póki co. Zrobiliśmy tutaj już trzy. Niby mam dziewięć, aczkolwiek to są, wiecie, takie, ups. To są takie na zasadzie zrobienia, że kurde, że sobie gdzieś leciałem i się zrobiło przez przypadek. Okej. Dobra, bawimy się samolotem. Czyli lecimy w normalny sposób samolotem teraz, okej. Póki nie mamy jakiegoś bardzo niskiego tutaj mostu do zrobienia. Okej, to zaliczyliśmy. Aha, i teraz nie wiem, czy to może ja za szybko lecę pod tym mostem. Patrzcie, przelot pod mostem. Jezu! Co się dzieje? Ej, nie wiem, coś... What the fuck? O nie! Fuck you! Okej, dobra, rozbiliśmy się. No, ja mówiłem, ja nie chciałem robić nic zniszczalnego samolotu, bo chciałem zobaczyć, ile przetrwamy w robieniu tego. Ale powiem wam, że tego się nie spodziewałem lekko, że nas tak dupnie. Dobra, vehicle tam 27 bodajże był laser, więc możemy jeszcze laserem spróbować. Mamy, można powiedzieć, pas startowy przygotowany tutaj. Więc siadamy do lasera, robimy dalej. I teraz tak. Tamto i nie wiem, jak to, na jakiej zasadzie to działa, ponieważ przeleciałem pod dwoma mostkami i teoretycznie one powinny też być zaliczone do tych przelotów pod mostem, aczkolwiek nam tego nie zaliczyło. O, patrzcie, to mi zaliczyło 12, 13, proszę bardzo. Ja pierdziele. Zaliczyło. Fuck. Tego nie zaliczył. Ja lubię się wystrzeliwywać z tego
Kurczę, samolotu. Jezu, to jest genialne. Okej, powiem wam, że chyba się cofniemy jednak troszeczkę i spróbujemy zrobić to na helikopterze. Vehikl, proszę bardzo. Tutaj były gdzieś... Był Frogger, ale Anihilator Buzzard. Buzzard to jest najfajniejsza rzecz do latania. Mam to kupione zresztą na GTA Online. Co będziecie mogli chyba zauważyć w kolejnych odcinkach, myślę, bo nie robiłem nic jeszcze Buzzardem na online. Dobra, przelecimy sobie pod tymi mostkami jeszcze raz, w razie czego. Te zaliczyliśmy, okej. Tutaj ten zaliczyliśmy, bo czy jeżeli zaliczyliśmy już jeden mostek, to czy nam się pokaże jeszcze raz, że go zrobiliśmy? Chyba właśnie nie. Więc tamte dwa pierwsze możliwe, że już zaliczyłem po prostu i dlatego się nic nie pojawiło, kiedy pod nimi przelatywałem. Aczkolwiek tutaj nie wiem teraz. Ja tutaj wolę pod wszystkim przelecieć po prostu. Całe kanały burzowe zrobię, tak pod mostem. No i nie wiem, czy ja pod tym przeleciałem wcześniej, że mi to zaliczyło, czy jaki ciul. Ja mogłem latać tak, to jest jakaś tam rzecz, że mogłem lecieć już pod tymi mostkami. To jest wysoce prawdopodobne. Dobra, więc zaczynamy jeszcze raz. Dobra, Dumbfunk, już myślałem, że Daft Punk. Okej, okay. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć aż do tamy, tak jakby. Dziesięć aż do tamy mostków, więc... Ja pierdzielę, nie no, Hogaty po prostu... Geniusz zbrodni, no świetnie, wziął Buzzarda i nie potrafi lecieć. Jezu, naprawcie, okej, okay, dobra. Jeden mostek był. Lecimy dalej, ja sobie może jakąś inną muzykę włączę. To jest za szybkie, to jest za zwinne jeszcze. Coś cięższego by się przydało, heh. Dobra. Tutaj mamy drugi mostek. Nie lecimy w prawo, tylko lewo. Teraz tak, ja cały czas patrzę na drugi monitor, mam mapkę otwartą. Trzeci mostek. Teraz to nie wiem, czy to był czwarty mostek? Nie, to jest czwarty mostek. Tutaj będzie piąty i szósty w tej chwili, proszę bardzo. Piąty, szósty. I teraz tak, tutaj będzie siódmy. Okej, okay, to jest siódmy. To jest ósmy w takim razie. Okej, okay. Dobra, albo coś w tym guście. Teraz tak, to chyba powinno się zaliczyć. No nie wiem, czy to się powinno zaliczyć. To się powinno na pewno kolejne zaliczyć tutaj. Okej, no dupa. No fuck you. Fuck you, Buzzard, jednak. Jednak nie kocham cię, Buzzardzie. Czekajcie, bo ja teraz nie wiem. Ja jestem trochę zdezorientowany. Czy to tak powinno wyglądać? No Jezu, nie rozbijaj mi się. Proszę cię, Buzzard. Powiem wam, że jestem troszeczkę zdezorientowany. Czy, bo jest też... W dalszym ciągu istnieje możliwość... Że ja już pod tym leciałem kiedyś, tak? Że ja mogłem pod tym lecieć, a teraz po prostu nie wiem, czy leciałem, czy nie. Powiem wam, że chyba jednak wezmę tego Froggera, nim się jakoś tak dobrze lata. Tak, czyli ja nie wiem teraz, czy mi tego nie zaliczyło, ponieważ iż na przykład zahaczyłem lekko o dany punkt, a tego się nie powinno robić, nie powinno się zahaczać, żeby zaliczyło przelot czysty taki. W 100%? Czy to dlatego, że po prostu już te loty zrobiłem? Bo tak jak mówiłem, no ja tędy trochę swego czasu latałem, więc i mogłem... O Jezu, nie. I mogłem samolotem już to dawno zrobić i helikopterem. Więc szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, czy ja już to zrobiłem. Ale tutaj mamy kolejne jakieś mostki, które możemy zrobić. Na dobrą sprawę. Kolejne trzy miejsca i teraz tak, jak to na mapce wygląda? Tutaj mamy jakieś mostki, nie? Tam był o Jezu. Pod tym mamy przelecieć niby. Tak, jak autostrada leci, to pod tym mamy chyba przelecieć. No nie! Nie wyłączaj się! No dupa. Dupa. Pod tym mamy wszystkim przelecieć, ale to nie powinno mi zaliczyć w takim razie tamtego wcześniej lotu. Dobra, lecę! Jestem pod mostkami, zaliczcie mi punkty. No czemu nie zaliczyło? Dobra, nie wiem teraz, szczerze powiedziawszy nie wiem. Okej, okay. Ten helikopter mi się zaraz wyłączy prawdopodobnie, wydupi mi się. Powiem wam, ludzie, proszę bardzo, tutaj teraz tu. No nie, no coś jest nie tak, no coś jest nie halo, dobra. Zmieniam chyba pojazd.
Sprawdzam mapkę jeszcze raz. Tak. Mamy tutaj to coś. To takie główienko i teoretycznie lecąc tędy tutaj powinien być jeden. I tutaj wyżej powinny być dwa, czyli te dwa mostki tak jakby, to powinno nam zaliczyć. I ten jeden jeszcze tutaj. Więc teraz nie wiem, czy my musimy to, no nie, no na pewno możemy to zrobić helikopterem. Sprawdziłem to, kurde. Na miliard procent możemy to zrobić helikopterem. Więc żeby nie było, że nie można, można na pewno. Patrzyłem specjalnie na to. Dobra. To lecimy tak, lecimy teraz tutaj w prawo. Dobra, ten mostek mi nic nie daje, więc ja sobie skręcam w prawo tak, bo tą wodą bym tak jakby... Powiedzmy, że tą wodą bym leciał. I teraz te... o Jezuniu. No tak, no to pozdro. To życzę powodzenia w przelatywaniu pod tymi mostami. Naprawdę. Okej, okay, tutaj się muszę postarać w takim razie. Teraz nie wiem, ja mam pod tym chyba przelecieć, nie? Tak mi się wydaje. Pod tym wszystkim mam przelecieć, czeki ciul. Przeleciałem! Ale nie zaliczyło mi nic. O, czyli może to jest ta ulica jednak, pod którą... To jest właśnie naprawdę trudne, jeżeli o to chodzi, bo przylatujecie sobie w takie miejsce i tak naprawdę, no... No co możecie wiedzieć? No czy macie obok tego przelecieć? Czy może o pod tym mam przelecieć? Teraz dobra, próbujemy kolejną... Tutaj kolejna próba złapania przelotu pod mostem. I czy liczy się właśnie taki lot, jak ja teraz robię? Na przykład, że trochę zaczepiam po ziemi? No nie wiem, no patrzcie ludzie, widzicie? Teoretycznie... Ale to też może nie wiem, to może tu muszę przelecieć, dupa. No ja nie wiem, no kompletnie nie mam pojęcia teraz, co zrobić przy takich uliczkach. Czy mam tak przelecieć i mam wylecieć tutaj? No, no nie wiem, możecie dać znać w komentarzach, ludzie. Ja bardzo chętnie przyjmę waszą pomoc. Oczywiście myślę, że i tak zrobimy to w razie czego, jeżeli teraz się nie uda, to po prostu zrobię to już sprawdzając wszystko wcześniej. Czy na pewno w ten sposób ma być to zrobione, czy nie. O, tutaj mi teraz zaliczyło, patrzcie, jest pod mostem. I tu mi zaliczyło pod mostem, dobra, te kolejne dwa przeloty mam zrobione. Czyli moglibyśmy teoretycznie lecieć teraz, chciałbym w stronę miasta, więc w stronę miasta musiałbym się w stronę lotniska znowu cofnąć. Czyli to jest tak, player, teleport, airport, field, dziękuję bardzo. Jak te cztery, teoretycznie trzy zrobiliśmy, kolejne dwa są prawdopodobnie tak, te dwa mostki obok siebie, które są. Mamy mostek na lewo w sumie, czyli na prawo i tak od lotniska, bo od lotniska mamy... Okej, to zrobię nawet inaczej, zaznaczę sobie tak, to zaznaczę i po prostu jak przez to przelecimy, to przez kolejne dwa także. Więc lecimy po kolejne trzy. Później będą się też kanałem jakimś tam chyba burzowym do góry w stronę w mieście tak jakby prowadzić. Więc będziemy, może nawet połowę zrobimy dzisiaj. Fajnie by było. Okej, czyli tu jest jeden most, no to bardzo wysoko postawiony, bez problemu sobie pod nim podlecimy. Nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Proszę bardzo, tylko no i właśnie, no i teraz kolejna sprawa. To jest most, pod którym prawdopodobnie mogliśmy przelatywać z 10 tysięcy razy i teraz pytanie, czy po prostu mi tego nie zaliczyło teraz, czy... No nie wiem. No nie wiem, mówię, ja liczę na to, że napiszecie ludzie w komentarzach, kurczę, napiszecie o co chodzi. Ja lecę dalej, żeby tutaj, kurczę, czasu nie marnować. Chcę jak najwięcej zrobić tego po prostu, ponieważ myślę, że to tak 2-3 maksymalnie odcinki, jeżeli chodzi o... O Jezu! Okej, okay, tu będzie hardkorowo. To pod tymi dwoma mostami musimy przejechać, tak. To są mosty. Tu może być hardkorowo. Mam nadzieję, że w trzy odcinki myślę, że uda mi się zrobić wszystkie te przeloty pod mostem. Tak jakoś zakładam i będzie można kolejne rzeczy robić. Proszę bardzo, przelatujemy pod mostem. Jest zaliczone, okej, okay, świetnie. Pilotaż 100 na... Tak, pilotaż 100 na 100. Dziękuję ci, super. Super, jesteś świetny, Franklin. Może zrobimy z niego super bohatera troszeczkę i wrzucimy mu parę opcji, żeby to jednak szybciej poszło. No płyń Franklin, proszę cię bardzo. Tak jak mówiłem jeszcze, jeżeli chodzi o wyszukiwanie, wyławianie tych główien, tego mi się bardzo nie chce robić. To jest,
To jest chyba jedna z najgorszych rzeczy, które tutaj trzeba będzie wykonać. Nie no, po prostu Hoga, ty jesteś świetny, nie... Ja pierdzielę, no to super, super, po prostu... Ej, bez kitu jestem, ale ze mnie mózg, nie? Kurde, dobra, ja się chcę stąd wydostać. Dziękuję, dziękuję, dziękuję gro. Dziękuję, że masz tu jakieś przypływy, odpływy. Dobra, vehicle, frogger, nowiutki, prosto z fabryki. Możemy sobie Jezu, ja zaraz stąd, ja jeszcze stąd nie wylecę. Dobra, trochę do przodu. Naprawdę, nie chcę sobie ułatwiać aż tak i robić po prostu niezniszczalnego tego helikopteru, bo to było już za łatwe. Tak myślę. Przynajmniej takie utrudnienie sobie robimy. Chciałbym mieć 25 dzisiaj zaliczonych, więc to był 19, tam mam kilka kolejnych na oku. Dobra. Byle się tu nie utopić, byle się nie utopić i po prostu przelecieć pod tym. Po prostu przelatujemy na spoko. Dziękuję, 19 przelatywanie. Okej. Okay. No i teraz tak. No i teraz mamy tutaj chyba tym kanałem polecieć i chyba pod każdym mostkiem, więc okej. Okay. Ten kanał. Zobaczymy jak wysoko postawione są tutaj mosty, jak wysoko będzie postawiona poprzeczka. Okej, okay, okej, okay. To idzie zrobić mosty, to ja nawet nie wiem czy to ma być most czy przelot pod tym na przykład, nie, pod mostem, to się nazywa pod mostem, więc mamy przelatywać pod mostami, tak? Proszę bardzo, 20, jeszcze 5, to jest do zrobienia na tej długiej prostej teraz. Te mosty są chyba wyżej troszeczkę, patrzcie, tutaj kolejny. 21, dziękuję. Kolejny. 22. Tu powinno być 23 zaraz chyba. Jest 23. Nawet będziemy mieli więcej niż 25. 24. Halo, leć. Leć. A i teraz pytanie, czy to jest... Czy przez to mieliśmy jeszcze przelecieć, w sensie pod tym, ale nie zahaczać o wodę. Spróbujemy jeszcze raz. Tak, jest 25. Czyli to może 26, czyli to może być jednak, że nie możemy zahaczać. Tutaj 3 powinny być ogólnie. My tu mieliśmy 3 czy 2 tylko właśnie. Proszę bardzo. Jest 1. Ten 2 był. Jezu, odleć! Odleć! Odleć, helikopterku, rusz! Okej, okay, to były te 3 na koniec, więc 26 w sumie mamy zaliczone, ale... Czy zaliczyło nam wszystko tutaj, co było po drodze jeszcze? Też mnie to zastanawia, czy my tutaj na przykład, o, w tym miejscu nie mieliśmy przejść jakoś inaczej? Nie, to nam chyba zaliczyło, mi się wydaje, że mamy to pozaliczane. Okej, to chyba zrobiliśmy, więc w takim razie myślę, że w tym odcinku dzisiejszym to było na tyle. Zrobiliśmy do 26 przelotu pod mostem. Jeżeli któryś z nich zawaliłem, a wy wiecie lepiej oczywiście, to dajcie znać w komentarzach pod filmem. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodobał, dajcie także łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu pod filmem, jak bardzo wam się odcinek spodobał, czy kurczę. Ogólnie piszcie, co tam w duszy wam zagra. Teraz mogę odpisywać, teraz mogę się odnosić do tych komentarzy w filmach, no tak jak mówiłem, wróciłem, więc można śmiało pisać i pytać się o różne rzeczy. Jeszcze raz dziękuję w takim razie za oglądanie i na razie, cześć!